Cześć. Ostatnio mieliśmy tutaj w klubie egzamin na patent. Trochę osób nie zdało tego egzaminu, jeżeli chodzi o pistolet bocznego zapłonu. Więc dzisiaj w tym filmie pokażę Wam, jak według mnie, jak ja chciałbym zdawać ten pistolet. Jak ja bym go zdawał, gdybym musiał jeszcze raz po raz kolejny zdawać ten egzamin na patent. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że macie dużo czasu na tym egzaminie na patent, na konkurencję pistolet bocznego zapłonu. To jest aż 5 minut. Więc to jest mnóstwo czasu na to, żeby podnosić broń, opuszczać, podnosić ją ponownie, opuszczać swobodnie kilkanaście razy, tak żeby na pewno strzelić dokładnie tą konkurencję. Pamiętajcie o tym, żeby na początku się uspokoić. To jest tylko egzamin na patent. Ja wiem, że on kosztuje aż 400 zł. Natomiast możecie spokojnie podejść za tydzień, za 2 tygodnie, za 3 tygodnie, zapłacić stówkę za poprawkę tego patentu, nawet jeżeli nie zdacie, więc nie przejmujcie się tym po prostu, tak? To nie jest egzamin na prawo jazdy, gdzie za każdy egzamin trzeba naprawdę sporo zapłacić. To jest egzamin na patent, tutaj płaci się tylko stówkę za poprawkę, więc spokojnie możecie podejść sobie kilka razy. Także nie przejmujcie się tym, po prostu wyluzujcie się i będziecie mieć to pozwolenie, nie będziecie, no życie, no po prostu. To nie jest najważniejsza potrzeba w życiu, chociaż w sumie nie, to jest ważna potrzeba w życiu, ale czy będziecie mieć tą broń teraz, czy dopiero za miesiąc, naprawdę, to nie robi żadnej różnicy. Więc uspokójcie się po prostu na egzaminie, niech Wam się nie trzęsą ręce, oczyście swój umysł, bądźcie jak kwiat lilii na tafli spokojnego jeziora. Podchodząc do konkurencji, pamiętajcie, że musicie załadować broń, po komendzie ładuj broń. Oczywiście wcześniej załadować amunicję do magazynka, załadować broń. Złapcie już poprawnie pistolet. I w momencie, kiedy będziecie zdecydowani już strzelać konkurencję, wyregulujcie sobie oddech. Uspokójcie swoje serce, mięśnie, natlęcie je jak najbardziej się da. Tak, żebyście zrobili się takimi leniwymi leniwcami, nie? Którzy, wiesz, powoli sięgają po liście eukaliptusa. I tak samo chciałbym, żebyście strzelali tą konkurencję. W momencie, jak już uspokoicie oddech, nabierzcie powietrza, podnosząc jednocześnie pistolet do góry w kierunku celu. Następnie do połowy wypuśćcie wydech. Wycelujcie wyraźnie na dolnej linii, na dolnej krawędzi czarnego kółka. Zobaczcie wyraźnie muszkę. I w tym momencie macie 3 sekundy, żeby pociągnąć za spust delikatnie, płynnie i oddać strzał do celu. Następnie wypuśćcie resztę powietrza, opuśćcie pistolet i odpoczywajcie. I cały cykl zaczynać od nowa, czyli znowu. Bom. Palec z języka. I na spokojnie. Pamiętajcie, macie aż 5 minut, to jest mnóstwo czasu i tyle. Ok, pokażę Wam, jak celować. Starajcie się celować dokładnie tutaj na tej linii przyrządami, tak? Czyli muszka ma być dokładnie tutaj, wierzchołek ma być muszki, tak żeby wierzchołek muszki dotykał czarnej linii, tak? Dlaczego najlepiej celować w to miejsce? Ponieważ jeżeli będziecie mieć muszkę za wysoko, to będziecie w odstępach między muszką po prawej i po lewej stronie widzieć czarne. Więc to oznacza błąd. Natomiast jeżeli będziecie celować za nisko, to będziecie widzieć nad muszką białą linię, co też jest niepoprawne. Poprawne celowanie jest wtedy, kiedy na wierzchołku muszki widzicie czarne, a po bokach muszki i w tych bokach między szczerbinką a muszką będziecie widzieć białe pola. I to tyle. Dobra, jedziemy tarczą na 25 metrów na koniec. Jestem gotowy, pada komenda ognia, można prowadzić, można rozpocząć konkurencję. Jedziemy.
to. Zobaczymy na tarczy. Ok. To jest kółko, którym sprawdzamy, czy został zaliczony test. Jak najbardziej tak. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć strzałów w dobrym okręgu. Praktycznie trzy strzały są w dziesiątce, no i dwa powiedzmy w dziewiątce. Czyli wynik 48? Dokładnie tak. Ok, to tyle jeżeli chodzi o test. Powodzenia na egzaminie, także na poprawkowym. Nie stresujcie się, to tylko egzamin na patent. Cześć.